Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książek to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj zajmiemy się trzema spółkami, które pokazały wyniki finansowe wczoraj albo przedwczoraj. I najpierw zajmiemy się spółką Unimod. No, Unimod, która zajmuje się, no tutaj to spektrum jest dosyć szerokie, no bo teoretycznie my możemy znać Unimod z sieci stacji paliw Avia. Są wyłącznym dystrybutorem sieci stacji Avia, chociaż no, można powiedzieć, że już teraz też grupa Pieprzyk, czyli inne, inne stacje będą przeobrażać się w stację Avia. No ale też mówimy tutaj o biznesie paliwowym, i to takie dosyć szeroko mówię, jeżeli chodzi o ten biznes paliwowy, i to są i paliwa, i, i gaz, i też energia elektryczna, fotowoltaika, także dosyć szerokie to spektrum, jeżeli chodzi o grupę Unimot. No, i pokazali wyniki finansowe. Oczywiście, Unimod, tak jak w inne spółki paliwowe, ostatnio spadały ze względu na te doniesienia dziennikarzy odnośnie tego pakietu antyinflacyjnego. Chodziło tam o to, że mogłoby to wpływać na marże rafinerii, ale też stacji paliw. No, i tutaj spółki mocno spadały. Ja osobiście uważam, że, że tutaj Unimod aż tak mocno, nawet gdyby coś takiego było wprowadzone, no to nie zostałby dotknięty. To znaczy, tutaj bardziej bałbym się właśnie między innymi o Orlen czy Lotos niż o Unimot no Ale rynek tak zdefiniował, że tutaj spadki największe były właśnie na Unimocie. No i pokazali wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku. Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, to trzeba przyznać jedną rzecz, że dosyć ciężko analizuje się Unimot to nie jest spółka taka oczywista. To znaczy, chodzi mi tutaj o to, że mamy na przykład, nie wiem, spółkę Dino, która dla mnie jest spółką oczywistą. Jeżeli Dino więcej sprzeda produktów, ma większe przychody. Jeżeli sprzeda te produkty z taką samą marżą, a sprzeda ich więcej, no to ma wyższe zyski. Jeżeli sprzeda tyle samo produktu z wyższą marżą, też ma wyższe zyski. To jest takie no, oczywiste. Myślę, że każdy intuicyjnie wie, o co tutaj chodzi. U taki do końca nie jest. I jeżeli chodzi o sam zysk netto i jeżeli chodzi o przychody i też jeżeli chodzi o EBITDA, to tutaj też rozróżniamy EBITDA i EBITDA skorygowaną. Unimot mówi o tym, żeby na tę EBITDA skorygowaną zwracać uwagę. Ja przyznam od razu, że nie jestem fanem spółek, w których właśnie, które właśnie głównie raportują tę EBITDA, bo ja jednak wolę zysk netto. I dla mnie jest, nie wiem, może 1% spółek rzeczywiście, które powinny właśnie posługiwać się tą ebidną i Unimod do nich należy. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o Unimod, mimo tego, że ja ebidny nie lubię, Zwłaszcza bitdy skorygowanej, którą unimocie się posługuje, to jednak tutaj to jest rzeczywiście spółka, która może się tym wskaźnikiem posługiwać, bo dla mnie 99, no może 98% spółek na giełdzie posługują się tylko dlatego, że lepiej ona wygląda niż zysk netto, a tak naprawdę powinniśmy patrzeć na zysk netto. No w unimocie jest troszeczkę inaczej. Oczywiście ten zysk netto też jest istotny, dlatego że z tego zysku netto jest tutaj dywidenda. No i Biorąc pod uwagę ten trzeci kwartał 2021, widzimy, że jest lepszy niż trzeci kwartał 20. I pod względem przychodów, i pod względem zysku netto, zaraz powiemy też sobie, dlaczego te przychody są lepsze. I jeżeli chodzi o sam zysk netto, to my powinniśmy tutaj patrzeć wyłącznie przez pryzmat dywidendy. Tutaj raczej nic nam ten zysk netto sam nie mówi. No ale skoro mamy lepszy ten zysk netto w trzecim kwartale, znaczy, że, że ta dywidenda może być dosyć dobra. Tak bym to określił, jak sobie zobaczymy. Ten pierwszy kwartał jest dużo lepszy niż pierwszy kwartał 2,20. Drugi kwartał jest porównywalny, no i trzeci kwartał znowu lepszy. Więc tutaj. Mamy sytuację, w której ta dywidenda może być, może być lepsza niż w tym 2020 roku. no Zobaczymy, jak będzie ten czwarty kwartał. Przypomnę, ostatnio to było niecałe 2 zł. no możliwe, że teraz w tym 2022 będzie powyżej 2 zł, jeżeli oczywiście ten czwarty kwartał też będzie, też będzie dobry. Przechodząc do ich wyników finansowych, no to tutaj widzimy, że ta EBITDA skorygowana, to o czym oni głównie mówią, wynosi 12 milionów złotych i na to głównie powinniśmy zwracać uwagę. Wyższe przychody, też tutaj wpływ na te wyższe przychody miały rosnące ceny surowców. Po prostu skoro oni drożej kupują surowce, i drożej sprzedają, jak mówimy tutaj właśnie o oleju napędowym i biopaliwach, to jest taki największy segment, ale też energia, gaz yy, ziemny czy, czy LPG, yy, skoro oni... Yy, Operują na wyższych cenach, więc za więcej pieniędzy kupują, więcej sprzedają, to mają wyższe przychody. To nie, te wyższe przychody nie do końca oznaczają zawsze w Unimocie, że oni się rozwijają, że tutaj jest coraz lepiej i że działają na coraz większej skali. W tym kwartale bardzo duży wpływ na te zwiększające się przychody. Miało właśnie, miały właśnie te rosnące ceny surowców. I to jest też taka kolejna, jakby nieoczywista rzecz w unimocie, więc mówię, analiza unimotu nie jest prosta, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie chcę od razu mówić, że, że to jest coś zbyt trudnego, nie powinniśmy się tą spółką zajmować. Myślę, że myślę, że spółka bardzo interesująca. I jeżeli chodzi o sam biznes, i też jeżeli chodzi o komunikację z akcjonariuszem, to jest. Wszystko naprawdę jak najbardziej przejrzyście się da. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te przychody, no to właśnie to miało duży wpływ na wzrost tych przychodów. Teoretycznie wygląda to idealnie, że te przychody bardzo mocno rosną, no ale widzimy, że wpływ jednak tutaj taki był tych rosnących cen surowców. I jeżeli chodzi o nimot, oni mocno się zabezpieczają, jeżeli chodzi o ceny paliw, jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego biopaliwa, ale jednak. Dużo lepsze dla nich jest, jeżeli ta cena, ich, cena tych surowców jest albo na stałym poziomie, albo spada. Czyli rosnące ceny surowców nie do końca są dla nich dobre. No to widać głównie na przykładzie energii gazu ziemnego, do którym przejdziemy, no ale też te ceny oleju napędowego i biopaliw też nie są dobre, jeżeli one są, one są rosnące. Lepiej jest, jeżeli są albo stałe, albo albo tutaj ten rynek spada, więc jeżeli ten rynek się uspokoi i nie będzie już takich wzrostów, to to będzie dużo lepsza sytuacja makro dla spółki, spółki Unimot. No i patrząc na te dane finansowe no to widzimy, że ta EBITDA skorygowana plus 10% rok do roku. Widzimy, że, że tutaj jest lekki wzrost, jeżeli chodzi o tę EBITDA skorygowaną. No i struktura przychodów. Widzimy, ponad 80% to jest, są paliwa bio i czy olej napędowy. Mówią o tym, że chcą schodzić z tej, z, tych, z tego, żeby, żeby coraz mniej udziału w ich przychodach były paliwa, no ale widzimy, że w tym roku na przykład się nie udało, no bo coraz większy udział w tych przychodach to są właśnie olej napędowy biopaliwa, więc tutaj no to jest taki jeden z elementów ich strategii, no, o której ja bym się obawiał. Czy oni, czy oni dadzą radę do końca 2023 roku to zrobić? No, bo mają strategię do 2023. Ona zakłada, ona jest bardzo myślę, że ambitna, jeżeli chodzi o ilość stacji. 200 stacji chcą mieć. Mówi się o tym, że do końca roku mogą mieć 90 stacji, do końca 2023 chcą mieć, chcą mieć 200, więc tutaj ta strategia jest dosyć ambitna. Też te paliwa mają być maksymalnie 70%, 70% jeżeli chodzi o ich przychody. To też myślę, że jest dosyć, dosyć ambitne. No Te przychody ogólnie widzimy wzrosły, ale mówiłem od, od czego to zależy, dlatego, dlaczego te wzrosty są. Patrzymy na bitę skorygowaną, ona jest na dobrym poziomie, lepszym niż ten. 2020 rok, trzeci kwartał. Tutaj, jeżeli chodzi o EBITD skorygowaną, plus 10,6%. O sama EBITDA widzimy, że plus 152%, więc tutaj bardzo duże różnice między tą EBITDą skorygowaną i EBITDą, i też, jeżeli chodzi o te ich wyliczenia, EBITD i ebiddy skorygowanej, no to oni zrobili kiedyś taki dłuższy film, chyba tam, z godzinę trwa, właśnie o tym, jak tę ebidę skorygowaną liczą, dlaczego właśnie liczą tę ebidę skorygowaną. W opisie filmu będzie link do tego, link do tego filmu, myślę, że warto zobaczyć, jeżeli ktoś chce, ktoś jest zainteresowany właśnie unimotem. No i ta ebida skorygowana, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi. Tutaj o te różnice, no to widzimy, że wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych, te stacje paliw ogólnie mają te wyceny paliw obowiązkowych, wyceny zapasów obowiązkowych cały czas muszą mieć. No i tutaj rodzą się pewne, pewne różnice, i tak samo przesunięcia kosztów NCW i NCR-ów. O tym wszystkim właśnie mówili w tym filmie. Myślę, że ktoś, kto jest zainteresowany, powinien, sobie, powinien właśnie sobie zobaczyć ten, ten film jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o y, różnicę między ebidną a Ebidą skorygowaną, no bo ten trzeci kwartał widzimy, że jest dokładnie niemalże taki sam w ebidzie skorygowanej i ebidzie, no ale widzimy, że wzrost tej ebitdy skorygowanej jest plus 10%, a tamtej ebitdy zwykłej plus 150%, więc wcześniej to były naprawdę ogromne różnice, więc warto sobie zobaczyć, y, co tutaj ma wpływ. No a jeżeli chodzi o tę ebidę skorygowaną, który segment zarobił najwięcej, no to myślę, że nie jest nic dziwnego, że najwięcej zarobiły paliwa segment oleju napędowego, biopaliw, ale też bardzo mocno urósł segment LPG. I tutaj, jeżeli chodzi o ten podział na segmenty, to warto zauważyć, co miał właśnie wpływ. Ten segment oleju napędowego i biopaliw, no po prostu, jest największym segmentem, więc to jest normalne, że takie duże wzrosty tutaj, takie duże wyniki finansowe tutaj są. Ten segment LPG, on zaskoczył pozytywnie ze względu na Problemy z granicą. Wiemy wszyscy, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, i tutaj, jeżeli chodzi o LPG, no to marże im bardzo mocno podskoczyły, no bo jest cały czas wysokie zapotrzebowanie, a ze wschodu nie jesteśmy w stanie dostarczać tego LPG, więc te marże naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno podskoczyły. W tym przypadku, teoretycznie. Przez krótki czas jest to dla nich pozytywne, ale tak naprawdę ten konflikt na Białorusi, na granicy polsko-białoruskiej, dla Unimotu ogólnie jest negatywny, więc też trzeba pamiętać o tym, że, że tutaj to jest takie kolejne zdarzenie negatywne. Jeżeli chodzi o inne segmenty, to widzimy, że stacje paliw pokazały dobre wyniki, 1,6 miliona tej EBITDY skorygowanej. Kolejny kwartał, gdzie jest ta, są te stacje paliw na, na plusie. Tutaj możemy sobie przejść do segmentów i segment stacji paliw yy, widzimy, że drugi kwartał z rzędu, gdzie to jest na, na plusie. Więc to jest coś też bardzo istotnego, że ten segment dzięki też m.in. temu, że coraz więcej z tych stacji paliw jest coraz bardziej rentowny. Wciąż nierentownym segmentem jest fotowoltaika, ale już widzimy, że ta nierentowność jest bardzo, ale to bardzo niska. Bidda niecały milion złotych na minusie na początku 2022 roku chcą rozpocząć produkcję tak paneli fotowoltaicznych miało to być 2021 będzie 2022 tutaj trochę się zmieniają jeżeli chodzi o ten segment fotowoltaiczny tutaj restrukturyzacja w grupie w spółce Unimot Energia i Gaz właśnie ze względu na to, żeby, żeby ta marżowość tutaj w końcu była, więc ten segment, no i jeszcze nie jest marżowy, ale wszystko wskazuje na to, że, że ten próg rentowności w 2022 przekroczą, oczywiście na to liczymy. Segment energii elektrycznej i segment gazu ziemnego jest pod taką ogromną presją właśnie tych rosnących cen i to są niestety segmenty, które w tym momencie tracą i no i ja nie widzę takich możliwości, żeby tutaj coś mocno miało się zmienić, bo wciąż energia elektryczna rośnie, wciąż gaz ziemny rośnie, wciąż mamy ten problem, że no nie wiemy, czy nie będzie czasem mroźnej zimy, no a ten konflikt na granicy polsko-białoruskiej też bardzo mocno no nie sprzyja temu, żeby coś się poprawiło na tym, na tym rynku, no bo wiemy, że to bardzo mocno zależy od Putina jak to jest jeżeli chodzi o surowce, w jakim, w jakim one kierunku podążają. No i to ten konflikt oczywiście może być, jest wykorzystywany politycznie i to jest konflikt, no któremu, jak mówiłem, Unimot, Unim, Unimotowi nie jest on na rękę. Właśnie te segmenty mocno na tym, na tym tracą, więc myślę, że w kolejnych kwartałach też te segmenty będą y, traciły, właśnie między innymi przez ten, przez ten konflikt. No, segment LPG na tym zyskuje, ale to też jest pewien problem. Oni muszą szukać innych źródeł zaopatrzenia niż kierunek wschodni, właśnie ze względu na, te, na ten konflikt na granicy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o. Spółkę, no to cały czas trzyma, trzyma się ten segment olejnopędowego i bio mniej więcej, do, mniej więcej taki sam jak trzeci kwartał 2.20. No a inne segmenty są mocno zależne między innymi od cen surowców i od tego co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, więc tutaj są pewne problemy, jeżeli chodzi o Unimod. No ale patrząc na, patrząc na spółkę i na to co się w niej dzieje, to to najbardziej istotne, że ta paliwa płynne i biopaliwa Problemem są, jest podaż tych biopaliw, ale wszystkie inne jakby aspekty działają na korzyść Unimotu, więc tutaj ten segment myślę, że dalej będzie wszystko, wszystko ciągnął. No gaz i LPG tutaj cały czas poszukują nowych źródeł dostaw z zachodu, właśnie przez to, że, że na wschodzie jest taka zła sytuacja. No i jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten gaz ziemny, te rosnące ceny surowców wciąż są negatywne dla spółki. Patrząc na ogólnie Unimot no to w tym momencie mają 57,5 miliona skorygowanej ebiddy, ma to być 75. Nie wycofują się ze swoich założeń, ale mówią, że to będzie bardzo duże wyzwanie, żeby to, to osiągnąć. Więc no tutaj myślę, że myślę, że nie zdziwi nikogo, jeżeli ten czwarty kwartał jednak pokażę nie pokażę tak dobrych wyników i w tym czwartym kwartale po czwartym kwartale będziemy mogli powiedzieć, że nie osiągnęli tej zakładanej ebidy, nie będzie to dla mnie duże zaskoczenie no bo brakuje im tam około 18-17 milionów tej skorygowanej Ebidy, nie jest to mało idą na ten moment tak na styku no jak mówiłem wciąż jest kilka takich negatywnych aspektów co do co do grupy Unibot i co do właśnie ich biznesu no myślę, że jeżeli ten te ceny paliw, biopaliw, energii elektrycznej, gazu ustatkowałyby się na jakichś takich normalnych poziomach, no to byłoby to dla nich bardzo korzystne. No ale teraz nic na to na razie nie wskazuje. No może z biopaliwami czy z olejem napędowym jest tutaj większa szansa, a to jest główny ich biznes. No ale jednak energia elektryczna, gaz ziemny, tutaj są pewne też problemy. Jak mówiłem, spółka dosyć trudna do analizy, także warto, warto na przykład popatrzeć, w jaki sposób oni. Oni mówią o tej Ebidzie skorygowanej, no i właśnie właśnie ten film, na którym oni to tłumaczą, będzie podlinkowany do mojego filmu. Także zapraszam do opisu. A my przejdziemy sobie do innej spółki, do spółki Wercom, spółki, która tak naprawdę niedawno miała swój debiut w jeszcze 2021 roku, 51,50 obecnie, lekki spadek z 53-54, spółka, która zajmuje się tym segmentem Cpas, czyli jakby komunikacją z klientem różnymi metodami, e-mailem, SMS-em, RCS-em, wiadomościami push i tak dalej. No, i jest to spółka, myślę, że interesująca, która pokazała, moim zdaniem, i też zdaniem rynku, słabe wyniki finansowe. Bo tutaj, patrząc na te wyniki finansowe, jeżeli sobie do nich przejdziemy, no to trzeba sobie powiedzieć jedno: nie ma w tej spółce dużej sezonowości i my wymagamy żeby te wyniki finansowe rokrocznie były lepsze bezwzględnie jak na przykład w spółce live chat spółka live chat, ona ma pokazywać coraz lepsze wyniki finansowe i wyniki finansowe nawet takie same jak rok wcześniej będą uznane za porażkę i tutaj dokładnie jest sama sytuacja zauważmy rok rocznie to wszystko bardzo fajnie bardzo fajnie rośnie i pod względem zysku netto i pod względem przychodów. No i patrzmy na to kwartalnie, też tutaj przychody bardzo mocno, bardzo mocno urosły. Ten trzeci kwartał jest lepszy pod względem zysku ze sprzedaży, czy zysku operacyjnego trzeciego kwartału 2020, ale jednak ten zysk netto jest trochę gorszy, no niemalże taki sam, ale jednak trochę gorszy w tym trzecim kwartale 2021, no i to jest dosyć duży problem. Oni tam zapłacili chyba milion złotych podatku dochodowego, a wcześniej to było 200 tysięcy, także to mocno wpłynęło na to, że ten wynik netto jest niższy od wyniku netto za 3 kwartał 2020, no jednak powiedzmy sobie szczerze, jest to pewien, pewien problem. Zresztą ten konsensus tutaj zakładał że ten zysk netto będzie o 30% wyższy niż, niż to, co pokazali, miało być na poziomie 7 milionów, jest niecałe 5, więc to było takie zaskoczenie, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę ja Tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te ich finanse, no to widzimy, Poprawiły się mocno pod względem przychodów, jeżeli chodzi o te całe już 9 miesięcy 2021 roku, i też widzimy, że bardzo duży wzrost liczby klientów, głównie poprzez akwizycje, bo Vercom dokonało kilka akwizycji, jeżeli chodzi o ich spółkę. Tutaj też robiłem taki dłuższy film o Vercomie, gdzie ogółem omawiałem to, co się w spółce dzieje. i na czym spółka zarabia. W tym momencie masz go tutaj na górze, więc myślę, że też warto zobaczyć. Tutaj poprzez te akwizycje bardzo dużo urosła ilość klientów, a dzięki temu, że ta, że ta liczba klientów pomaga w osiąganiu coraz lepszych wyników finansowych, no bo tak naprawdę oni pozyskują klienta z jakiegoś jednego kanału komunikacji. Na przykład przejęli, przejęli fresh maila, czyli przejęli klientów, którzy. Y, którzy już korzystają z mailingu i oni mogą im zaproponować jakieś inne rozwiązanie, na przykład jeszcze SMS-y i dodatkowo na nich zarobić. To jest ich właśnie model y, biznesowy. No Patrząc na te same wyniki finansowe, ta EBITDA znormalizowana 9,3 miliona złotych w tym 2021 roku, ich celem jest 37 milionów. To no będzie trudno, bo muszą, to, muszą tę EBITDA skorygowaną... Y, Znormalizowaną polepszyć, tam chyba ponad 11 milionów w czwartym kwartale musi być, żeby razem to było 37 milionów. więc będzie ciężko, no ale myślę, że to jest coś wykonalnego. Widząc, jak to się wszystko zwiększa. Myślę, że tutaj są w stanie są w stanie to osiągnąć. I warto zauważyć, że ta, ta liczba klientów urosła bardzo mocno, właśnie przez, przez, ten, przez to dodanie klientów Fresh Maila i push push go oraz profi SMS tych spółek no i też wzrost organiczny tutaj jest jeżeli chodzi o tę o tych klientów tutaj jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę no to też warto zauważyć że. Warto zauważyć tutaj że oni. Poszli na giełdę po to żeby pozyskać pieniądze na akwizycje potencjalne no i Mówią o tym, że wydadzą na akwizycję co najmniej 250 milionów złotych do maja 2022 roku. Mówią o tym, że jeszcze możliwe, że w tym roku może coś tutaj się urodzić. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o jakąś potencjalną akwizycję, możliwe, że coś jeszcze się w, do końca tego roku, coś uda się zrobić. No a później też chcą dalej być bardzo aktywni na tym rynku akwizycji. Mówią o tym też, że jeżeli chodzi o ten rynek polski, no to są już, są już mocno rozwinięci i... Jednym z potencjalnych celów znajduje się w Polsce, pozostałe zagraniczne działają globalnie. W Polsce kupili, kupiliśmy w zasadzie wszystko, co chcieliśmy kupić. Naszym celem jest zainwestowanie środków w budowanie globalnej marki, czyli to chcą się rozwijać mocno w innych krajach. Głównie mówiliśmy tutaj o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale sama spółka mówi, że, że nie jest tak ograniczona. To znaczy oni mówią, że na początku rzeczywiście były takie plany, że chcą się rozwijać na tym rynku Europy Środkowo-Wschodniej, ale tak naprawdę teraz. Teraz tutaj mówimy o rozwoju globalnym, czyli tutaj mówią, naszym celem jest zwiększenie obecności nie tylko na kontynencie europejskim, ale również poza nim, więc tutaj, więc tutaj chcą budować globalną firmę, to jest oczywiście coś bardzo pożytecznego, transakcje mają być przeprowadzone za maksymalnie dziesięciokrotność EBITDA, czyli też takie zrównoważone pod względem finansów te transakcje, więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o spółkę Vercom, no to przyszłe wyniki finansowe, a za ten czwarty kwartał ciężko powiedzieć, czy one będą, czy one będą dużo lepsze od czwartego kwartału 220. Na pewno wymagamy tego, jeżeli czegoś takiego nie będzie, no to oczywistym jest, że będą kolejne spadki. Problemem jest tutaj to, że jeżeli dokonujemy taką dużą ilość akwizycji, może się to odbić na wyniku netto na początku, no bo jednak to trzeba. To są pewne koszty. Zawsze akwizycja, czy to fuzja, czy to przejęcie właśnie to są jakieś koszty więc tutaj jeżeli chodzi o spółkę oni dokonują tych akwizycji no i to jest. No, dzięki temu powiększają bazę klientów dzięki temu powiększają mocno przychody dzięki temu powiększają potencjalnie zyski. Dzięki temu ci klienci będą mogli będą mogli tym klientom zaoferować yy, swoje, swoje produkty, tak? Oprócz tego jednego kanału, bo oni właśnie przejmują spółki jednokanałowe i proponują tym klientom jeszcze inne kanały komunikacji, no to dzięki temu będą mogli polepszyć te swoje wyniki finansowe, ale to też generuje koszty. O tym trzeba pamiętać. No, moim zdaniem, werkom jest bardzo interesujące, no bo rynek SIPES ogółem, ten rynek, na którym oni są, rośnie 30, w tempie mniej więcej 30% rocznie, a oni, oni rosną jeszcze szybciej od tego rynku, no bo tutaj mówimy o tym, że w ostatnich latach ten wzrost sięgał 50%, i tego muszą się trzymać. Czyli cały czas muszą tutaj polepszać swoje, swoje wyniki finansowe, swoje przychody i też potencjalnie jakiejś akwizycji dokonać. Więc czekamy na kolejne akwizycje. Może jeszcze jakaś w tym roku zostało już tylko półtora miesiąca. W każdym razie dla mnie tutaj najważniejszym wskaźnikiem jest liczba tych klientów. Bo liczba tych klientów pozwala na potencjalnie w przyszłości jeszcze wyższe wyniki finansowe, przychody i zyski. Ja na to głównie będę patrzył. Oczywiście ten wynik finansowy, który był teraz, jest zawodem. Nie da się tego ukryć. Dużo niżej od konsensusu, niżej nawet niż trzeci kwartał 2020, gdzie to, no, to się nie może zdarzyć w tego typu spółce. Ale ja na przyszłość jednak patrzę, patrzę z takim optymizmem, umiarkowanym, ale jednak optymizmem, jeżeli chodzi o Werkom. I jeszcze jedna spółka. Spółka z branży deweloperskiej Atal. Myślę, że wiele osób zna jeden z większych deweloperów w Polsce, tak naprawdę na, po całej Polsce jest tutaj rozsiany. Jeżeli chodzi o Atal, przedstawili te wyniki finansowe. Spółka, która wcześniej, tak jak inni deweloperzy, informowała o, o tym, ile sprzedali mieszkań, ile przekazali mieszkań. Teraz też czekaliśmy już tylko na te przychody i zyski. No i jeżeli chodzi o te Przychody i zyski, one wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak sobie na to zobaczymy, to ten trzeci kwartał 2021 prawie 400 milionów złotych przychodów, czyli dużo lepiej niż trzeci kwartał 2020, 2019 czy 2018. I jeżeli chodzi o ten zysk net, to naprawdę bardzo dobrze 73,5 miliona, prawie 73,5 miliona i znowu dużo lepiej niż trzeci kwartał. 2,20 niż trzeci kwartał, 2,19 czy, czy wcześniejsze, wcześniejsze kwartały więc to jest myślę, że coś bardzo pozytywnego. Zresztą ten konsensus zakładał dużo niższy wynik netto: niższe przychody o około 14%, niższe zyski netto o 25%. Więc tutaj Atal pozytywnie zaskoczył rynek. To jest istotne, dlatego że Atal wypłaca dywidendę. Jeżeli chodzi o tę dywidendę, naprawdę ona jest na bardzo fajnym poziomie. Było to kiedyś 3,50, 4,70, zł, teraz. Możliwe, że w przyszłym roku będzie, yy, będzie też wysoka ta dywidenda, bardzo wysoka ta dywidenda. No, zobaczmy: 43 zł cena akcji, więc ta stopa dywidendy jest na naprawdę dobrym poziomie, jeżeli chodzi o atal, gdzie jeszcze wcześniej spółka była po 30 kilka zł. Więc tutaj widzimy, że można było atal dużo taniej kupić i ta dywidenda naprawdę była bardzo fajnym dodatkiem, jeżeli chodzi o spółkę. Yy, no, ilość tych przekazanych mieszkań 740 w samym trzecim kwartale 36% więcej niż przed rokiem więc to wpłynęło oczywiście pozytywnie na wyniki finansowe. Jeżeli chodzi o zakontraktowanie to w trzech, trzech kwartałach zakontraktowali 3232 lokale i to jest najlepszy wynik w całym w całej historii spółki jeżeli chodzi o trzy kwartały więc to jest myślę że coś bardzo pozytywnego jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę. Mówią o tym, że założenia na ten rąk, kontraktacja około 4000 lokali, wydań na poziomie 3500 lokali i idą zgodnie z tym harmonogramem. W tym momencie budują dużą ilość, dużą ilość lokali i tutaj mówią o tym, spodziewają się ukończenia projektów w 3300 lokali, z czego 4 w ostatnim kwartale, i to jest około 800 mieszkań, więc tutaj. Cały czas duża duża część z tych wszystkich mieszkań będzie też dostępna w czwartym kwartale, no to oczywiście może determinować bardzo dobre wyniki finansowe na ten sam czwarty kwartał. A liczba przekazanych lokali 2000, prawie 4, 2400, więc też tutaj widzimy, że pod względem i kontraktacji, i pod względem przekazań jest naprawdę bardzo. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o spółkę, tutaj też mówią, że w pierwszych trzech kwartałach przychody na poziomie ponad miliard złotych oznacza wzrost o 54 rok do roku, wynik netto 190 milionów, gdy przed rokiem to było 82, widzimy wzrost o 130%, no i to oczywiście determinuje dywidendę, więc tutaj ta dywidenda może być fajna, jeżeli ten czwarty kwartał wciąż będzie na dobrym. Wciąż będzie na dobrym poziomie. Zresztą wcześniej tutaj, jeżeli chodzi o dywidendę, oni wypłacali naprawdę dużo. Wypłacili ostatnio 80% zysku netto jednostki dominującej, więc tutaj no, myślę, że ta dywidenda może być naprawdę bardzo fajna, jeżeli oczywiście ten czwarty kwartał wciąż będzie na dobrym poziomie. No a też warto zobaczyć w deweloperach na bilans, bo w bilansie, w zapasach Tutaj, jeżeli chodzi o zapasy jakiejkolwiek spółki, no to to są różnego rodzaju produkty, które oni mają sprzedać. A w przypadku deweloperów bardzo często to są też mieszkania, czyli tutaj ta pozycja zapasy jest bardzo istotna dla deweloperów. Zapasy, czyli te też między innymi oczywiście te mieszkania, które, które będzie można w przyszłości sprzedać i widzimy, że te zapasy cały czas rosną. I to jest bardzo korzystna sytuacja, jeżeli chodzi o spółkę Atal. Więc tutaj, patrząc na Atal, patrząc na to, że oni wypłacają ostatnio dywidendę, dzielą się z akcjonariuszem tą dywidendą, że te wyniki za trzy kwartały wyglądają dobrze, że zapasy wyglądają dobrze, więc czwarty kwartał też to powinno wyglądać, wyglądać dobrze, no bo mówią, że 800 mieszkań mogą. Wykończyć w czwartym kwartale, no to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. No i ci najwięksi deweloperzy, jak Dom Development, Echo Investment, widać, że mają też takiego rywala. No, oczywiście, to jest, to jest dla nas, konsumentów, czy dla nas, akcjonariuszy, bardzo korzystne, że możemy wybierać z wielu spółek. Więc myślę, że też warto popatrzeć tak na Atal. Po pierwsze ze względu na dywidendę, po drugie ze względu na rekordowe wyniki, po trzecie też ze względu tutaj na akcjonariat Juroszek Investments ma 83%, czyli to jest prezes spółki. Widzimy, że spółka, która, która też jest tak bardzo zdrowo zarządzana, więc to też jest kolejny atut, jeżeli chodzi o spółkę Atal. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Powiedz mi, co ty myślisz o tych spółkach, o których dzisiaj powiedziałem. No, co myślisz o Vercomie? No bo jak mówiłem, dla mnie te wyniki są słabe, ale jednak myślę, że kolejne wyniki, nie mówię już o samym czwartym kwartale, ale bardziej o przyszłym roku, mogą być naprawdę dobre ze względu na tę rosnącą, na tę rosnącą liczbę klientów. Widzimy, że ta liczba klientów cały czas. Bardzo mocno rośnie, widzimy plus 120% rok do roku. To są potencjalne dobre przychody i dobre zyski. Co Ty o tym myślisz? Napisz w komentarzu o tym, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję i standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.